Zasadniczym oddziałem produkcyjnym tartaku jest hala traków. Tu produkuje się tarcicę. Uzyskanie dobrej jakości tarcicy zależy od kwalifikacji pracowników, stanu technicznego obrabiarek oraz od prawidłowego przygotowania pił trakowych. Aby nie obniżać wartości surowca, trzeba pamiętać o częstym kontrolowaniu i konserwacji maszyn, a także o prawidłowym zawieszaniu pił i ich wymianie we właściwym czasie. Stępione piły zdjęte z obrabiarki przygotowuje się w ostrzarni do ponownej pracy. Zanim zapoznamy się z przygotowaniem pił używanych, prześledźmy wyprawianie pił nowych. Ze względu na bezpieczeństwo, pobrane z magazynu piły przenosi się w skrzyni w taki sposób, aby każda z nich ułożona była w oddzielnej szczelinie, uzębieniem w dół. Dostarczone do ostrzarni piły pokryte są cienką warstwą smaru ochronnego, który zabezpiecza je przed rdzewieniem. Każdą piwę należy oczyścić ze smaru przy pomocy szmaty zwilżonej w nafcie. Aby dobrze zetrzeć smar, piwę czyścimy dwu, a nawet trzykrotnie. Smar znajdujący się na zębach i wrębach zdejmujemy szczotką lub pędzlem. Przygotowanie pił do pracy zaczynamy od ich olistwienia. Otwory wykonujemy według wzornika. Znacznie pewniejsze jest wywiercanie niż wytlaczanie otworów, ponieważ wywiercanie wyklucza możliwość pęknięcia piły. Listewki posiadają otwory na nity wykonane według tego samego wzornika, co otwory w pile. Obie strony brzeszczotu piły okłada się listewkami w ten sposób, aby skośne płaszczyzny listewek znajdowały się po stronie brzeszczotu. Podczas ręcznego okuwania należy pamiętać, żeby pila leżała płasko. Dzięki temu zapobiegnie się ewentualnym jej wygięciom. Po wstępnym zamocowaniu dwóch skrajnych nitów sprawdzamy, czy listewki są dobrze ułożone i czy otwory w listewkach i pile pokrywają się. Teraz można wstępnie zamocować pozostałe nity, a potem zamknąć je ostatecznie. Przy pomocy kątownika stwierdza się, czy listewki w czasie okuwania nie uległy przesunięciu. W prawidłowo okutej pile listewki są prostopadle do jej płaszczyzny wierzchołkowej. Leżą one w jednakowej odległości od powierzchni czołowej brzeszczotu, tak jak to pokazuje rysunek. Skośna płaszczyzna listewki musi tworzyć z powierzchnią brzeszczotu kąt 55 stopni. Wystające części nitów i ostre krawędzie listewek szlifuje się. Dalszy przebieg wyprawiania jest jednakowy zarówno dla pił nowych, jak i używanych. Prześledźmy więc następne etapy przygotowania pił do pracy na przykładzie pił zdjętych z traka. W ostrzarni przechowuje się piły w wieszakach. Każda piła jest zawieszona w oddzielnej szczelinie. Zęby pił są skierowane w stronę pleców wieszaka. Używane piły są zanieczyszczone trocinami i żywicą. Należy je więc bardzo starannie oczyścić naftą, aby w czasie ostrzenia uniknąć na przykład zacierania tarczy ściernej i przypalania zębów. Niektóre piły zdjęte z traka posiadają zniszczone listewki. W takim przypadku po oczyszczeniu piły usuwa się uszkodzone listewki i zakłada się nowe.
Okuwanie przebiegać będzie w taki sam sposób jak przy piłach nowych. Zdarza się, że podczas pracy piły wyłamią się zęby. Jeżeli zniszczeniu uległa część lub całe uzębienie, to odcinamy stare zęby wzdłuż płaszczyzny podstawowej. Nowe uzębienie wykrawamy według wykrojnika. Zarówno obcinanie, jak i wykrawanie powinno być tak wykonane, aby piła nie zwichrowała się lub nie uległa skrzywieniu. Piły można nie tylko zwężać, ale i skracać. Następny etap pracy to prostowanie wypukłości. Prostowanie odbywa się na kowadle, którego powierzchnia jest lekko wypukła i utwardzona. Brzeszczot piły musi być płaski po obu stronach. Płaskość sprawdza się przymiarem prostolinijnym krótkim. Jeżeli przymiar nie dolega szczelnie do brzeszczotu, to piłę należy wyrównać. Po oznaczeniu kredą nierówność wyklepujemy młotkiem. Jednym z rodzajów nierówności brzeszczotu jest wypukłość niesprężysta, to znaczy taka, która podczas zgięcia piły nie przechodzi na drugą stronę. Kolejność uderzeń młotka najlepiej ukazuje rysunek. Nierówności klepie się spiralnie, zaczynając od granicy wypukłości, a kończąc na jej grzbiecie. Wypukłość obejmującą małą powierzchnię usuwa się uderzając młotkiem w linię grzbietu. Innym rodzajem nierówności są wypukłości sprężyste. Przy zgięciu piły przechodzą one na jej wypukłą stronę. Usuwa się je uderzeniami młotka prowadzonymi wzdłuż linii równoległych do grzbietu piły, a leżących poza obrębem wypukłości. Piłę klepie się po obu stronach brzeszczotu. Jeszcze innym rodzajem są wklęslości utajone. Przy zgięciu piły ujawniają się one na jej wklęslej stronie. Wklęslości utajone usuwa się klepiąc piłę młotkiem w taki oto sposób. I w tym wypadku klepie się obie strony brzeszczotu. Do nierówności brzeszczotu zaliczamy też skrzywienia wichrowate. Po oznaczeniu granicy skrzywienia lekko powlekamy piłę smarem i możemy przystąpić do klepania. Klepie się całą skrzywioną powierzchnią brzeszczotu. Po wyklepaniu jednej strony odwraca się piłę i klepie się stronę przeciwną. Kierunki uderzeń młotka po obu stronach muszą się krzyżować. Następnie sprawdzamy, czy piła ma właściwe naprężenie, unosząc jeden koniec piły na wysokość około 30 do 40 cm, zależnie od długości brzeszczotu. Ta piła jest nienaprężona. Naprężenie kontroluje się przymiarem prostolinijnym krótkim. Zarówno piły nowe, jak i używane o pełnym względnie zwężonym brzeszczocie muszą być prawidłowo naprężone. Przed rozpoczęciem ręcznego naprężania obie strony brzeszczotu powlekamy cienką warstwą smaru. Uderzenia młotka powinny być jednakowo silne i powinny pozostawiać ślady na powleczonej smarem powierzchni brzeszczotu. Piłę klepie się najpierw po linii środka brzeszczotu, a następnie po liniach leżących między środkiem a zębami i grzbietem piły. Uderzenia rozpoczyna się i kończy w odległości około 150 mm od końców piły. Odległość między uderzeniami wynosi od 30 do 50 mm, przy czym na liniach bliższych środkowi powinna ona być mniejsza, a na liniach dalszych coraz większa. Piłę napręża się po obu stronach.
Po odwróceniu piły należy starać się, aby uderzenia młotka trafiały w miejsca przeciwległe uderzeniom na stronie pierwszej. Właściwe naprężenie uzyskuje się zwykle po parokrotnym klepaniu obu stron. Jeżeli zwęzi się brzeszczot piły, to należy zmienić naprężenie, gdyż środkowa linia naprężenia musi się znajdować w środku brzeszczotu. Najwłaściwszym sposobem naprężania pił jest naprężanie mechaniczne na walcarce. Rolę ręcznego klepania spełniają tu walce dociskowe. Nacisk walców zmniejszamy w miarę oddalania się od linii środkowej brzeszczotu. Ewentualne zwichrowania usuwamy przez wyklepanie piły młotkiem. Kolejność linii walcowania jest taka sama jak przy naprężaniu ręcznym. Odległość między liniami wynosi od 20 do 30 mm, a odległość między liniami skrajnymi a grzbietem i linią zębów wynosi od 30 do 35 mm. Naprężenie sprawdza się wzdłuż całej długości brzeszczotu po obu stronach piwy. Prawidłowe naprężenie objawia się wklęslością. Wielkość szczeliny wynosi od 0,25 do 55 mm. Oprócz naprężenia sprawdza się również prostolinijność piwy. A oto przyrządy do rozwierania zębów. Zęby rozwieramy przy pomocy rozwieraka, który zakłada się na około 1/3 wysokości zęba. Wielkość rozwarcia każdego zęba natychmiast kontrolujemy sprawdzianem. Sąsiadujące ze sobą zęby odgina się w przeciwne strony. Wielkość rozwarcia zębów na obie strony powinna być jednakowa na całej długości piwy. Zależnie od twardości i wilgotności drewna, wielkość ta leży w granicach od 0,4 do 0,7 mm. Prawidłowe rozwarcie zębów ułatwi pracę piwy, zmniejszając tarcie brzeszczotu o szczelinę żazu. Oprócz kontroli podczas rozwierania, należy po skończonej pracy skontrolować wyrywkowo kilka zębów sprawdzianem czujnikowym. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić od 0,05 do 0,1 mm. Teraz można przystąpić do głównej czynności przygotowania pił, a mianowicie do ostrzenia. Najlepsze rezultaty osiąga się na ostrzarkach automatycznych. Ostrzarka musi być dobrze zafundamentowana, a poszczególne zespoły nie mogą mieć luzów. Tarcza ścierna nie może być uszkodzona, a grubość jej i profil muszą odpowiadać rodzajowi uzębienia. Oś wrzeciona ostrzarki powinna leżeć w płaszczyźnie środka piły, a ściernica ma być pochylona w stosunku do linii wierzchołkowej uzębienia pod kątem odpowiadającym kątowi natarcia. Przed rozpoczęciem właściwego ostrzenia należy maszynę przygotować stosownie do wymiarów uzębienia i sposobu ostrzenia. Najniższy punkt, do którego dochodzi ściernica, powinien odpowiadać położeniu dna wrębu. Wielkość przesuwu popychacza powinna odpowiadać podziałce uzębienia. Złe ustawienie popychacza i złe ustawienie tarczy ściernej prowadzi do nadmiernego zbierania warstwy szlifu, co powoduje nadmierne grzanie
i przypalanie zębów. Zaobserwujmy to na zdjęciu zwolnionym. Tak wyglądają zęby przypalone. Mają one charakterystyczny niebieskawy nalot. A tak wyglądają zęby przy prawidłowym ustawieniu popychacza i tarczy ściernej. Zwolnione zdjęcie pokazuje, że grubość zbieranej warstwy szlifu jest właściwa. Nie może ona przekraczać 0,05 mm. Pilę przepuszcza się przez ostrzarkę 3 do 5 razy, w zależności od stopnia jej stępienia. Przepuszczając pilę przez ostrzarkę po raz ostatni, zdejmuje się cienką warstwę szlifu, aby uzyskać jak najgładszą powierzchnię, a tym samym jak największą ostrość zębów. Naostrzoną pilę obciąga się z drutu. Drut obciągamy skrobakiem, uważając, aby nie uszkodzić krawędzi tnących zęba. Cienką, drobnoziarnistą oselką doszlifowujemy jeszcze oczyszczone z drutu wierzchołki zębów i tak oto kończymy przygotowanie pily do pracy. Przed oddaniem do traka każdą pilę dokładnie się sprawdza. Praca ostrzarza powinna być co pewien czas kontrolowana przez nadzór techniczny. Kontroluje się więc płaskość brzeszczotu, naprężenie, ostrość i geometrię zębów itd. Ta pila jest dobrze przygotowana do pracy. Przygotowane komplety pił przechowuje się w wieszakach. Przed pobraniem pił również i trakowy powinien sprawdzić ich jakość. Pamiętajmy, że tylko wtedy przetarcie drewna nie obniży klasy tarcicy, jeżeli prawidłowo przygotujemy piły do pracy i prawidłowo zawiesimy je w traku.